Partnerem programu jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten, właściciel marki z Podlaskiej Spiżarni. Gotowanie 13 VIP, witamy. Dzisiejszym moim gościem jest... No tak. Siemano. Cześć. Siemano. Dzisiejszym moim gościem jest Rufi, hej. Juror nowego programu World of Dance. No i właśnie, jak ci idzie ocenianie tancerzy, bo kiedyś ty byłeś oceniany. Tak, wszystko się zgadza, to prawda, ja kiedyś byłem oceniany, nienawidziłem tego. Szczerze mówiąc, unikałem wszelkich castingów jako takich. Że, Czyli nie lubiłeś być oceniany, wolisz oceniać? To też nie tak, bo ocenianie to jest mega odpowiedzialność, aczkolwiek przez te lata, gdzie tańczyłem, byłem oceniany i byłem angażowany do różnych projektów, stwierdziłem, że teraz jest czas na to, żeby tą, powiedzmy, może nie uwieńczyć moją taneczną karierę, ale zbić się na trochę inny level, co nie znaczy, że wyższy oczywiście, nie? Chodzi o to, że po latach doświadczenia i różnych tanecznych przygód postanowiłem być jurorem, a producenci programu World of Dance w to uwierzyli i rzeczywiście powiem tak, spodobało mi się to. Super. A teraz sprawdzimy, czy spodoba ci się gotowanie. Gotujesz w domu często? Gotowałem. Przyznam szczerze, że nie gotuję, bo nie lubię, jak jest brudno w kuchni. Dlatego postaram się dzisiaj pracować czysto. I co dzisiaj będzie naszą potrawą? Fish and chips. Co użyjemy? Dorsza. Dokładnie polędwicy. Wiesz, co to polędwica? Polędwica jest to górna część fileta. Jak masz wiedzę, dorsza na górze jest polędwica. Na 10 minut wkładamy do wcześniej zrobionej solanki. Jak zrobiłem solankę? Na 2 litry wody, 300 g soli, 200 g cukru. Zagotowuję, wychładzam, wkładam na 10 minut. Myślałem, że solanka robi się tylko z soli i z wody, a ty dodajesz cukru jeszcze. Daje się cukru, tak. Dzięki temu nadajemy słodycz dla ryby. I jest mniej wody w niej w środku. Dla ryby. Rybie, tak. To takie białostockie, przepraszam. Dobra. Tak, to jest świetne. Dobra, do tego zrobimy domowe frytki. Także na tym się znam. Ja... Słuchaj, cię poproszę, żebyś pokroił mi w ten sposób. W ten sposób. Jak u ciebie ten skill krojenia? Coś takiego, dobra? Ja w krojeniu i z powrotem do wody wrócę. W obróbce wstępnej warzyw i owoców mam doświadczenie, bo no nie wiem, czy wiesz, ale skończyłem średnią szkołę o profilu żywieniowym. Nasze praktyki polegały na tym, że trzeba było obierać ziemniaki, bądź też czasami pokroić warzywa na surówkę. Powrót do przyszłości, kroimy ziemniaczki. Ja tak myślałem, że nie dasz mi nic poważnego do zrobienia, na tylko... spokojnie, to w ogóle nie jest poważna potrawa, aczkolwiek chciałbym nauczyć naszych widzów, że warto rybę solankować, nie tylko mięso, tak? Gdyż właśnie 10 minut w solance... Ryba to też mięso, prawda? Oczywiście. Powiedz mi, teraz był taki boom w telewizji na taniec. Teraz jest chyba na gotowanie. Wiesz co, zauważyłem od razu, jak ci przerwę, były dwa takie boomy. Pierwszy, kiedy to zaczęto emitować Taniec z Gwiazdami. A drugi boom to kiedy w TVN-ie odpalono You Can Dance, w którym to brałem udział w pierwszej edycji. No i finale. No ja myślałem, że to będzie, wiesz, taki konkurs tańca, tyle że w telewizji, że trzeba tam zatańczyć i tam nie wnikać za bardzo w to, co masz do powiedzenia, bądź że twoja osobowość musi się spodobać. No i okazało się, że ten program był mega hitem. Nie spodziewałem się tego, co mnie spotkał po programie, bo trudno było się w publicznych miejscach pokazywać. Przechodzimy do sosu tatarskiego. Ciao, dobra? Dobra. A ja w tym czasie pokroję ogórki. Tatarski sos robiłeś kiedyś? Nie, ale próbowałem. No to eksem, to dzisiaj się spróbujemy. No i co? Był boom na tańce, potem nagle wszyscy zaczęli tańczyć hip-hopy, dziwnie się ubierać i tak dalej. Tak. Się to fajnie rozwinęło. Spodnie. Ludzie zobaczyli, doszli do tego, skąd myśmy wzięli inspirację na to, żeby się tak ruszać. My po prostu podróżowaliśmy.
Podróżowaliśmy do Pineapple, do Londynu, do Los Angeles, Debbie Reynolds, Millennium. To są najbardziej znane szkoły tańca na świecie. Wrzucamy kapary, wrzucaj do miski z majonezem szczypior. Ja jeszcze pokroję pieczarki marynowane. No dobra, dodaliśmy pieczarki, ogórki, zamieszamy. Czym byś to przyprawił? No solą i pieprzem pewnie. Bardzo dobrze. Jeszcze sokiem z cytryny. Czy minęło 10 minut? Jeszcze nie. A właśnie, wiesz, często do ryby podaje się cytrynę, nie, żeby sobie skropić. Ja nigdy tej cytryny nie używam, ponieważ nie lubię słodkiego, kwaśnego posmaku na rybie. Ale podobno to ma sens. Nie wiesz dlaczego przypadkiem? Powiem ci tak, jeżeli masz rybę surową i polejesz ją sokiem z cytryny, to białko się ścina, tak? Białko się ścina, tak samo takie ceviche. No to są tylko i wyłącznie walory smakowe, tak? Nie ma to żadnej funkcji. Po czyli prostu w porządku, ryba, jak sobie to po prostu ryba zakwaszona jest według niektórych smaczna, ale to nie jest obowiązek. Dlatego tą cytrynkę często ci podają na boku. Żeby no po prostu mógł zadecydować, tak? Czy masz ochotę ją polać, czy nie. Ale mówię, uznaję jedną zasadę, że jeżeli podajemy rybę z sosem, to już bez cytryny. Mhm. I na odwrót. Jeżeli z cytryną, to już bez sosu, tak? No dobra. Solidna porcja pieprzu. Soli nie za dużo, gdyż majonez jest słony, prawda? I jeszcze co? Powinna tu jeszcze trafić natka pietruszki. A ja w tym czasie już po 10 minutach wyciągam rybę. Całość? Tak. Proszę bardzo. Wyciągam rybę. I słuchajcie, teraz już tej ryby nie muszę solić, gdyż była ona w solance, jest, że tak powiem, przyprawiona. Możemy ją ewentualnie jeszcze opuszyć czarnym pieprzem, ewentualnie jakimiś ziołami. Kwaśnawe trochę rzeczywiście. Kwaśnawe, tak? Możemy to przełamać miodem. Trochę dodamy jeszcze miodu. Rafał, teraz przędzimy ciasto piwne do fish and chipsa. Poproszę Cię o wymieszanie tych wszystkich składników. Podejdź tu do mnie. Ja sobie wezmę otwierasz, dobra? Tak, otwórz piwko. Weź to co w dzbanku plus dosłownie dwa łyki z butelki. Ja w tym czasie odważę 450 gram mąki. Do tego przepisu użyjemy jeszcze... Świetnie. Z tego przepisu użyjemy jeszcze mąki ziemniaczanej. Tego dwa łyki, a to do tego. I to całe, tak. Wszystko wlewaj do miksera i tam masz obok już odmierzoną sól, wódkę, mąkę ziemniaczaną, sodę i proszę do pieczenia. Ja tylko tobie jeszcze odważę mąkę ziemniaczaną. Ja wsypuję mąkę pszenną. Ty ziemniaczaną. Proszę do pieczenia. W całości? W całości. Wszystko, czyli masz wszystko odmierzyłem przed programem, mam świetnych ludzi od tego. To jest? Tak, soda. Soda. Odpalamy. Soda jest w ogóle bardzo fajną substancją, nie? Prawda, prawda. Sól? Sól. Najzwyklejsza. I wódka. Niektórzy sody używają zamiast antyperspirantu pod pach. Słyszałeś o tym? Nie słyszałem. To jest wódka. To jest wódka. A wódka? Czemu? Wódka dlatego, żeby ciasto nie chłonęło zbyt dużej ilości tłuszczu. Czyli potem nie musisz tego odsączać na papierze? Muszę, ale nie będzie tłuszcz chłonął do środka ryby. No dobra, kiedy ciasto się nam wymieszało, ciasto takie jak te, podobnie jak naleśnikowe, lubi odpocząć. Także na jakieś 10 minut, tak? Odstawiamy. Kto nie lubi odpocząć? No właśnie. No dobra, kiedy ciasto odpoczywa, będziemy wyciągać podgotowane lekko ziemniaki na blaszkę. Powiedz mi, poza tańcem, jakieś inne pasy, jakieś nowe projekty nadchodzące? Ogólnie przez pół mojego życia, dobra, wszystko kręci się wokół tańca. Także najnowszy projekt, którym zajmuję się od kwietnia. To jest projekt, który pewnie nie zaskoczy niejednego, ale postanowiliśmy z Karolem i z Błażejem z Fairplay Crew zrobić zespół muzyczny. Zespół nazywa się Chłopaky. Chłopaky, dobra. Bardzo swojsko brzmiąca nazwa, przyznam. Na początku nie byłem przekonany, ale potem znam, że kurczę, czemu nie? Przecież to jest dla nas. My to jesteśmy z Polski, my Polaki. Do Polaków gramy, serca mózgi otwieramy, wiesz o co chodzi, nie? Super. Wyszedł nasz debiutancki singiel dokładnie w ten sam dzień, kiedy był finał World of Dance. Czyli tak się razem z klipem poszło na YouTube
i leci w eter. Razem z tym kawałkiem wrzuciliśmy tam jeszcze dwa inne single, te już nie podbite teledyskiem, bądź też, jak to inni mówią, klipem. Po to, żeby widz, który wejdzie i zobaczy naszego bangera, tak, żeby nie pomyślał sobie, że tylko takie głupoty będziemy robić, nie? Znaczy, nazywam to głupotą, bo to jest w formie zabawy i trochę z przymrużeniem oka i to trzeba tak traktować. To nie jest oczywiście, nie sprzedajemy tam sposobów, rozumiem, że zacząłeś śpiewać, czy rapować, czy... Śpiewem bym tego nie nazwał, wolę nazwać to po imieniu. To są rapsy, dobra, to jest coś w rodzaju rapowania, melorecytacji. No bo jeżeli nigdy nie szkoliłem się wokalnie, sprawdzaliśmy to, okazuje się, że nie mamy denerwujących głosów. Jasne. Jak co dla niektórych oczywiście. A powiedz mi, kto wam pisze tekst? Nigdy nie pisaliśmy tekstów, ale po prostu zaczęliśmy to robić. Twój pierwszy tekst napisałem w kwietniu, okazało się, że ma to ręce i nogi, po czym chłopaki podłapali temat, zaczęliśmy pisać razem. I sprawdza się. Super. Także kibicuję. Nie ukrywam, że bęgera już widziałem. Naprawdę bujający kawałek, myślę, że rytmiczny. Życzę powodzenia. Zajrzyj sobie, zobacz dwa kolejne. Każdy jest zupełnie innym stylu, bo banger jest typowo klubowym vibe'em, nie? Jest inny kawałek. Ogólnie wszystkie są na imprezę. To jest, można by nazwać, że tworzy się nowy nurt zwany Alcobounce. Alcobounce, czyli muzyka na imprezę, muzyka, melanż pop taki, wiesz. Muzykę do picia. Biba House. Biba House. Kurczę, ile nas fajnych. Bardzo mi to się podoba. Dobra, słuchajcie, frytki muszą się ostudzić. W tym czasie przygotujemy sobie stację do panierowania ryby. Czyli talerzyk z mąką, stację, tak. Ja to nazywam. Stacja numer jeden, mąka. Stacja numer dwa, ciasto. Koniec stacji. No. I stacja zerowa ryba. I będziemy ryba, mąka, ciasto, tłuszcz. Ale nie chcę brudzić tłuszczu, więc najpierw usmażymy w tym frytki, a potem dopiero rybę. No i dobra, temperatura oleju musi być między 180 a 200 stopni. Czekam, aż się nagrzeje, możemy zrobić sobie nawet testa. O, widzisz? Już się skwierczy. Czyli poproszę Ciebie o usmażenie wszystkich frytek, tylko wrzucę je stopniowo. Mają na sobie troszkę wody, więc może odrobinę strzelać. A mogę używać czegoś? Oczywiście, tak? Oczywiście. Tu Ci przygotowałem talerz z papierem na odsączanie, dobra? Także smażymy frytki. Dobra. Smażymy, aż będą złote. Spokojnie, uważaj. Dobra. No to będziecie mieli trochę hałasu teraz. Stopniowo, oczywiście. W odbiorniku. Uważaj, też opadnie piana, żeby nam nie wykipiał olej, dobra? Dlaczego akurat rapowanie? Rapowanie jest nam najbliższą formą ekspresji wokalnej. Ja potrafię tylko tańczyć i rapować. Aczkolwiek ciągle się tego uczę Bo ja zawsze uważałem, że do rapowania potrzeba mieć ogromny zasób słów, dykcję i to tak jest, no to jest sztuka. Dykcja, prawda? Jest mile widziana, na pewno. Jeśli nie masz wady wymowy, tym lepiej brzmisz. Zajmujemy się tekstem na zasadzie tak jak choreografią. Jasne. Są tancerzy, którzy improwizują i raperzy, którzy improwizują. Jasne. My zawsze byliśmy od robienia choreografii, to samo jest z tekstem. Czyli nie improwizujecie, tylko podamy sobie tekst, wszystko ułożone. Ćwiczymy go, jak ma zostać zaintonowany i potem to nagrywamy. Nagrywanie trwa nie więcej niż 15 minut. Więcej trwa zrobienie aranżu od podstaw danego kawałka oczywiście. Wszystko to jest świetną zabawą. Przyznam, że to dla mnie bardzo fascynujące, no bo ja się co jakiś czas nudzę tym, co robię. Może kiedyś tym się też znudzę, aczkolwiek wydaje mi się, że to zostanie z nami na dłużej. No i ten taniec, zawsze jest taniec. Jakby to nie przeszkadza w tym, żeby na przykład nasze występy w zespole muzycznym nie okrasić tańcem. Może jakiegoś kuchara potrzebujesz do klipu? Tak. Dobra, właściwie jestem. Każdy z tych kawałków mówi o imprezie i nie wiedzieć czemu w każdym tytule jest jakiś alkohol. No bo następny kawałek, jaki mamy zamiar zrobić, nosi tytuł Siup. Siup? Tak, od tekstu Siup w ten głupi dziób. Okej. To jest w stylu Deep House i na pewno będzie to taneczne. Wyciągałem pierwszą partię. Właśnie powiedziała, frytka musi być chrupiąca na zewnątrz, a miękka w środku. I ta chyba taka jest, prawda? Dokładnie tak. Dobra, także wyciągamy frytki. W tym czasie, kiedy one sobie odsączą, to usmażymy sobie w tym rybę. Dzięki czemu nie musimy wziąć dwóch garnków. Ważna rzecz. Kiedy solimy frytki? Zaraz po usmażeniu, żeby sól się mogła rozpuścić.
Na gorący tłuszcz, w sensie, bo one są jeszcze... Na gorące frytki, tak. Na gorące frytki. Także szybko sobie teraz lekko posolimy, odstawimy do osączenia i szybko zajmujemy się rybą. Ryby obtaczamy w mące, zanurzamy w cieście. Może ci pokażę pierwszą, a ty zrobisz drugą, wiesz, dobra? Trzeba brudzić sobie dłonie, prawda? No niestety. Także ci pokażę pierwszą, dobra? To... Robiłem te rzeczy nieraz. I teraz tak. I do tłuszczu. Dobrze, obtoczony. To, zamienimy się miejscami, no. To ja się zajmę drugą. I ty już rób drugą, dobra? Czekam chwilę, aż to ciasto opłynie i wrzucam na gorący tłuszcz. Już w przypadku ryby olej musi być mocno rozgrzany, nawet do 190 stopni. No to grubo. Grubo, nie? I pomału wrzucam. Pilnuję, żeby nie przykleiło się do dna. Smażymy dotąd, aż będzie złote ciasto. Postaraj się założyć całą rybę. Tak, też właśnie zrobię. Tylko wiesz co, ja zawsze kombinuję ze sposobami, jak zrobić, żeby się nie obrudzić. Żeby się nie obrudzić. Tak, nie ma takiego. Znaczy, albo jest taki sposób, zrobić... możesz użyć szczypiec, tak? Możesz użyć, ale zawsze lubię dotknąć produkt. No, trzy palce na pewno zamoczę. Uważaj, żeby nie moczyć ich w oleju. No i pomalutku smażymy. Okej, okay. Odsączymy troszeczkę tego tak. Sosu. Ciasta. Tak? 3-4. Na raz. Dobra. Dobra, szykujemy się do serwisu, czyli do wydawki, czyli do położenia naszego dania. No specjalnie wziąłem z restauracji paletę. Jestem ciekaw, jak to się serwuje właściwie, bo, tak, bo nie na talerzu, tak? Ja ci pokażę, jak serwuję ja u siebie w restauracji, tak? Mamy takie specjalne deski, wysypujemy frytki. Ale zobacz, co tu się dzieje. Piękny złoty kolor. Widzicie? To ta moja, bo widać... Twoja lepsza, tak. Widać tak, odciśnięte palce. Ale zobaczcie, co jest zaletą tego ciasta. Ono się nie rozpływa, się bardzo dobrze trzyma produktu, tak? Odsączamy. Ten pierwszy już możemy na chwilę wyjąć, odsączyć. A jak myślisz, ryba w środku też doszła? Na pewno. Nawet jeśli ryba w środku jest odrobinę surowa, to nie szkodzi, jeszcze lepiej, gdyż jest soczysto. Przecież ryby można iść na surowo, prawda? Na sushi chodzisz. Tak. Więc dobrze zrobiona ryba jest soczysta w środku, nie jest wiórem, nie jest wysuszona. Ciasto ma taką funkcję, że właśnie ma sprawić to, żeby ryba w środku nie była sucha. Do sosierki, poproszę Ciebie. Nie ma problemu. A ja wyciągam drugą rybę. Zapełnianie naczynia sosem umiem zrobić. Do powtórzenia w domu? Do powtórzenia jak najbardziej. No to co? Smacznego. Smacznego. Partnerem programu jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten, właściciel marki z Podlaskiej Spiżarni.